Cześć, czy zdarzyło ci się kiedyś, że usłyszałeś gdzieś jakąś fantastyczną piosenkę, a nie wiesz jak ona się nazywa, ale chciałbyś to sprawdzić? Dobrze trafiłeś. W tym poradniku pokażę ci jak to zrobić. Przypominam, ten filmik został nagrany dla helpbay.org. Zaczynamy. Najpierw wejdź w swoją przeglądarkę internetową. Potem wpisz następujący adres URL www.wildbeats.com/tunatic. Powinna ci się wyświetlić taka strona. Jeżeli ci się nie wyświetli, to znaczy, że coś ci się stało z twoją przeglądarką internetową albo z internetem. Jeżeli zauważysz, to na dole powinny być dwa okna pobierania. Pierwsze okno dla macOS, a drugie okno dla Microsoft Windows. Ja posiadam Windowsa, więc pobieram z drugiego okna. Po pobraniu możesz go otworzyć. Po otwarciu instalacji powinno ci się otworzyć takie okno. Jeżeli ci się otworzy, to postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlającymi się na monitorze. Po zainstalowaniu programu powinno ci się otworzyć. Będzie to takie małe, fioletowe okno. I poprzez naciśnięcie lupy, która znajduje się po lewej stronie, a następnie przyłożenie mikrofonu do jakiegoś urządzenia grającego, program automatycznie zacznie wyszukiwać daną piosenkę. W moim przypadku będzie to iPhone. Jak widzimy, po kilkunastu sekundach nasz program wykrył piosenkę, którą przed chwilą puściłem na moim iPhone'ie. Dziękuję za obejrzenie. Myślę, że pomogłem. Jak nie, to pisać. Jak tak, to też pisać. Albo subskrybujcie mój kanał na YouTube. Oski544. No, na razie.